jedziemy na łajbę jeszcze raz. Piękna pogoda. Ja chcę jeszcze. Chcę za miesiąc lecieć znowu. Jeden, dwa. Tak, to był ten, między tą górką, a tym małym. Jeszcze będziesz coś kamerował, że mam płynąć? Tak? Tak, będę coś tam kamerować. Czerwone, idziesz do przodu. Tak jak teraz, tak? No i teraz ciśniesz. Zakręcasz to właśnie lepiej, jak dasz gazy. No, Manek. No to nie lepiej jest, siedź, jak. Bo cię mogę przewieźć. Chcesz? Tych firm, które wynajmują łódki, jest mnóstwo. My akurat trafiliśmy na Prince. Bardzo miła obsługa, bardzo fajna dziewczyna. Pytała, czy jak coś tam nie ponagrywam dronem albo kamerką, bo widziała, że mam GoPro kamerkę, czy nie dałbym rady jej przesłać jakiś fotek i powiedziałem, że po prostu zrobię im jakiś króciutki filmik, bo i tak będę edytował. Dlatego też dostaliśmy zniżkę. My za dwa dni w sumie zapłacimy gdzieś w granicach 300 euro z paliwem. Paliwo trzeba liczyć około 50 euro, bo tu jest gdzie wypływać. Takich zatoczek jest dużo. Przycumowałem do brzegu.
to uważać, jak się sumuje, to widzę skałę. Ale obserwowałem dno, w razie czego bym skoczył do wody normalnie. No i silnik trzeba podnieść. No i znowu dopłynęliśmy do jakiejś takiej nowej plażyczki. I zaraz wyciągnę drona i odpalę, tu też fajnie. Dużo, mnóstwo takich zakątków. Zresztą jak można zobaczyć na tej mapie. Żółw zadupcał przez drogę, aż się zatrzymałem, żeby go ściągnąć, ale zdążył. Hej, chłopaku. Żółwie żyją dzikie w Grecji? Tak, tam, on dojdzie. Dojdzie, już przeszedł przez drogę, to już dojdzie. Położ go tam, bo tu jest ogroda, nie będzie się biedak męczył. Tam, żeby mógł iść na pole gdzieś, w tamtym kierunku, no. Tam go ukierunkuj po prostu w lewo, niech zadupca, no już sobie da radę.